Kuriozalne posiedzenie Konwentu Seniorów, w którym miałem przyjemność brać udział zdalnie, bo z pokoju obok, bo do gabinetu pani marszałek nie zostałem wpuszczony. Posiedzenie było kuriozalne, ponieważ pani marszałek, prezydium Sejmu nie miało informacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów co do dalszych działań, które wpływają na decyzje, które właśnie omawialiśmy. Dlatego musieliśmy robić przerwy, słuchać wystąpienia pana premiera, później wracać do dyskusji i w zasadzie dalej nie wiemy, na czym stoimy, co było słychać po konferencji prasowej pani marszałek, na której padały rzeczy też zgoła odmienne od tego, co ustalaliśmy. To, co jest najważniejsze przede wszystkim, to niestety prezydium Sejmu zdecydowało się na złamanie prawa. Złamanie prawa, złamanie regulaminu Sejmu. 5 z 6 członków prezydium się na to zgodziło, 6 nie zaprotestowała. My jesteśmy legalistami, uważamy, że sytuacja wymaga nadzwyczajnych środków i właśnie dla tych nadzwyczajnych środków trzeba zmienić to prawo, ale go nie łamać. Nie łamać. Bardzo tutaj rzucające w oczy są podwójne standardy. Z jednej strony prezydium Sejmu chce łamać prawo, chce łamać regulamin Sejmu, zmieniać wbrew regulaminowi tryb posiedzenia na zdalny. Regulamin tego obecnie nie przewiduje. Zmieniać ten tryb wstecz. Prawo nie działa wstecz. Wszyscy dobrze to wiemy. Także polskie prawo. A z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość chce organizowania wyborów na kilkadziesiąt milionów obywateli. Czyli boimy się o życie i zdrowie posłów, ale obywatele, zostańcie w domu, idźcie na wybory. To jest schizofrenia, która mi osobiście nie mieści się w głowie. Zwłaszcza w kontekście tego, co usłyszeliśmy od pana premiera, czyli ograniczenia zgromadzeń do 2 osób. Trzecia sprawa, no niestety zgodnie z tymi planami pani marszałek, całego prezydium, po prostu Sejm ma być wyłączony z procesu stanowienia prawa. De facto do tego się to sprowadzi i to z wyłączeniem, z pominięciem konstytucyjnych trybów. W konstytucji są odpowiednie tryby nadzwyczajne, po to one zostały wpisane właśnie na takie okoliczności. Niektóre z tych trybów nawet zakładają możliwość zarządzania państwem poprzez rozporządzenia z pominięciem Sejmu, ale ugrupowanie rządzące nie chce z tych trybów skorzystać, po prostu woli prawo i konstytucję łamać. Ogromne zamieszanie. Dziś rano dostaliśmy informację oficjalnie drogą mailową o tym, że to zdalne posiedzenie, w tym zdalnym posiedzeniu rzeczywiście ze swoich uprawnień będą mogli skorzystać posłowie w liczbie 10 i uczestniczyć w tym posiedzeniu. Ale wśród tych 10 posłów, tu mamy taki piękny przelicznik, no brakuje posłów Konfederacji. Ja to zapytałem dzisiaj na konwencie seniorów, dostałem odpowiedź z szerokim, szczerym uśmiechem, ilu posłów Konfederacji będzie brało udział w tym posiedzeniu, fizycznie mogło wziąć udział, no to wyjdzie nam z tych przeliczników. No tak wyglądają te przeliczniki. Później sytuacja się zmieniła, po przerwie doszliśmy do wniosku, że może jednak będzie 30 i może jednak jakiś poseł Konfederacji będzie mógł zabrać głos w dyskusji nad tarczą antykryzysową, ale po chwili okazało się, że jednak pan premier ograniczył zgromadzenia do 2 osób. Kto się znajdzie w tej 2, nie wiemy. Mogę tylko przypuszczać, że to nie będzie nikt z Konfederacji, być może nawet nikt z ugrupowań opozycyjnych. No i niestety obraz, jaki tutaj nam się przedstawia, to jest obraz państwa z dykty, państwa niedziałającego, państwa, w którym wysocy urzędnicy są zaskakiwani z dnia na dzień, nie są w stanie przewidzieć sytuacji w przód. Mieliśmy poprzednie posiedzenie Sejmu, na którym ustalaliśmy zdalną pracę pracowników. Dlaczego nikt nie wpadł na to, że być może sytuacja będzie wymagała także zdalnej pracy Sejmu? I teraz wpadają na to i to w takim trybie, by to uchwalić poprzez złamanie prawa. Sam fakt, że pani marszałek nie wiedziała, co dzisiaj ogłosi pan premier, a proponuje nowe uchwały Sejmu zmieniające regulamin Sejmu właśnie pod te zarządzenia, też świadczy o tym, że jest niesamowity bałagan. Na licznych łączeniach, w których brałem udział na przestrzeni tego tygodnia, czy to z KPRM-em, czy z Radą Bezpieczeństwa Narodowego, czy także łączeniem dzisiejszym z gabinetem pani marszałek, to ani razu nie udało się połączyć bez żadnych problemów technicznych. To były spotkania na kilkanaście osób.
jeżeli i to z wykorzystaniem różnych technologii. Wcześniej z technologii łączy policji, dzisiaj korzystaliśmy z usługi jakiejś norweskiej firmy zewnętrznej, pewnie przez norweskie serwery. Siedzieliśmy pokój w pokój, a i tak przez te łącza nie dało rady, były cięcia, nie każdy mógł zabrać głos tak, jak powinien. Ja nie wyobrażam sobie, żeby państwo polskie, ta cała administracja, która w tym trybie kryzysowym funkcjonuje, byłaby w stanie zorganizować sprawne posiedzenie Sejmu w trybie zdalnym, jeżeli najwyższe instytucje w Polsce nie są w stanie zorganizować bezproblemowych konferencji na 16 uczestników. Chciałbym, żeby głos zabrał także kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak. Proszę Państwa, sytuacja jest niecodzienna i zupełnie nadzwyczajna. Ja jako poseł rozważam nie tylko jako kandydat na prezydenta, apelowałem wielokrotnie o przesunięcie wyborów. Wszyscy rozumiemy absurd sytuacji, w jakiej jesteśmy stawiani. Natomiast jako poseł w tej chwili się zastanawiam nad tym, co właściwie tutaj się dzieje. Czy prezydium Sejmu, w którym w ogóle nie ma Konfederacji, bo arbitralną decyzją partii rządzącej zaakceptowaną przez tak zwaną opozycję, która jak widać dzisiaj dogadała się z PiS-em i opozycją, w ogóle w większości po prostu nie jest i która walczy o konstytucyjne regulacje czy praworządność, ale kiedy te zasady jest propozycja, żeby narzucić po prostu bez słowa sprzeciwu, to jest sytuacja szokująca. Ja osobiście wyobrażam sobie różne zmiany regulaminu Sejmu, ale nie za naszymi plecami. Z Konfederacją w ogóle nie były te rzeczy konsultowane. Wygląda na to, że były konsultowane z opozycją tak zwaną totalną, a nie z Konfederacją. To jest sytuacja absolutnie kuriozalna. Druga sprawa, nie wyobrażam sobie, żeby Sejm pracował w oparciu o jakiś inny akt prawny niż obowiązujący regulamin Sejmu. Zanim Sejm się nie zbierze, nie przedyskutuje propozycji zmiany i jej nie przegłosuje. To, że prezydium Sejmu sobie spotkało się przy herbatce i ciasteczkach i omówiło jakieś alternatywne koncepcje, to jest po prostu spotkanie przy herbatce i ciasteczkach. Natomiast to Sejm głosuje regulamin Sejmu. Nie jest możliwe, żeby jakaś inna grupa zmieniła sposób działania konstytucyjnej izby stanowiącej w Polsce prawo na podstawie właściwie nie wiadomo czego, jakiegoś widzimisię. Zakłady w Polsce normalnie pracują, odbywają się najróżniejsze wydarzenia wymagające po prostu funkcjonowania państwa i tak samo Sejm musi funkcjonować. Jeżeli nie jest bezpieczne spotkanie Sejmu tutaj w Izbie, niech się Sejm spotka na Stadionie Narodowym albo na lotnisku, ale niech ma możliwość po prostu normalnie głosować. Naprawdę da się pogodzić te dwa wymogi ważnego zebrania Sejmu i zachowania dystansu pomiędzy posłami. 460 posłów to dużo, ale nie tak dużo, żeby nie znalazł się taki plac w Polsce, na którym można stanąć w odstępie od siebie co 2 metry albo i więcej i mieć po prostu możliwość widzieć się nawzajem i normalnie zagłosować. Nie mam absolutnie żadnego zaufania do tych technologicznych rozwiązań, z których do tego momentu przez ostatnie tygodnie korzysta rząd. Nie wyobrażam sobie normalnej dyskusji nad czymkolwiek w gronie 460 osób zdalnie. Te rozwiązania, których używa rząd, nie działają. Mamy propozycję pozaregulaminowego, pozakonstytucyjnego zawieszenia parlamentaryzmu w Polsce. Tak odbieram te propozycje. I w dodatku dogadywanie się przez część opozycji z PiS-em za plecami pozostałych sił opozycyjnych, to jest jakaś niebywała kolaboracja w złamaniu zasad praworządności w Polsce. To jest naprawdę niebywałe, co w tej chwili się dzieje i czego jesteśmy świadkami. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, żebym miał taki tryb zmieniania prawa jako poseł, jako kandydat na prezydenta zaakceptować. Szanowni Państwo, jak widać, koronawirus dobry na wszystko. Wszystko wytłumaczy, wszystko uzasadni. Oświadczamy to Państwu. Nie jesteśmy przeciwnikami rozwiązań nadzwyczajnych. To my pierwsi nazywaliśmy specustawę specustawą. To my pierwsi zwracaliśmy uwagę na to, że stan wyjątkowy jest u nas zaprowadzany tylko kuchennymi drzwiami. I my nie mówimy nie, tylko mówimy tym, którzy ten stan wyjątkowy zaprowadzają, bierzcie odpowiedzialność za własne czyny i własne zaniechania. Ale władza niestety w komplecie, prezydent belwederski Duda, premier Morawiecki, wielce czcigodna pani marszałek Witek z sterującymi tym układem za ich pleców panem naczelnikiem, premierem, prezesem Kaczyńskim, prostą drogą maszerują przed Trybunał Stanu.
ponieważ usiłują wspólnie i w porozumieniu. I to właśnie dzisiaj pani marszałek nieopatrznie nam zdradziła, uchyliła rąbka tajemnicy na tej konferencji prasowej, której część z państwa była uczestnikami. Pani marszałek powiedziała, że prace nad tym pomysłem trwają już od 2 tygodni. A zatem powoływanie się na jakieś stany, które zaistniały w ostatnich godzinach, dobach, no to jest właśnie dorabianie teorii do praktyki. Trybunał Stanu zweryfikuje postępowanie najwyższych przedstawicieli władzy Rzeczypospolitej, ale niechaj ci zmierzający przed Trybunał Stanu politycy niech nie próbują uczynić z posłów na Sejm Rzeczypospolitej wspólników przestępstwa. Niech nie próbują uczynić z nas żyrantów bezprawia. A to właśnie, ni mniej, ni więcej się czyni, to właśnie ma miejsce. Szanowni Państwo, tak jak to zostało tu wyraźnie zadeklarowane, zmieniajmy regulaminy. Brawo! Twórzmy prawo, to właśnie Konfederacja przecież powiada, trzeba w Polsce zmienić prawo, ale nie fragmentarycznie, nie przyklejać łatę do łaty, tylko trzeba zmienić prawo, przede wszystkim odchudzić, bo to, które jest, pozostaje doskonale nieznane nawet specjalistom, konstytucjonalistom, prawnikom. A więc Konfederacja nie mówi nie, tylko mówimy, jeśli trzeba zmienić regulamin, to uwaga, trzeba go zmieniać regulaminowo. Nie można, jak to powiedziała pani marszałek, w swojej naiwności, bo to jest, chcę w to wierzyć, że to jest po prostu poczciwa naiwność osoby, która nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówi. Pani marszałek przyznała na konferencji prasowej, piętro niżej, odsłuchajcie państwo, ona przyznała, że ten tryb kaduka, który został już przyjęty przez prezydium w trybie właśnie posiedzenia przy ciasteczkach i herbacie, że ten tryb, uwaga, nie ma umocowania prawnego. W prawie Rzeczypospolitej nie ma takiego trybu. I pani marszałek to przyznaje, po czym z poważną miną nabiera powietrza i mówi, że my musimy stworzyć ten przepis. Z czego? Wydestylować go z powietrza? To po co w ogóle Sejm Rzeczypospolitej? I tu znowu Konfederacja nie mówi nie. Konfederacja to nie są jacyś przesądni, wierzący, modlący się w tym świeckim kościele demokracji, zabobonni politycy. My jesteśmy realistami i na stan nadzwyczajny mówimy, czemu nie? Z trybuny sejmowej tutaj parę tygodni temu mówiłem, autorytaryzm, piękna idea, prawda? Ale proszę brać odpowiedzialność za to, co się robi i czego się zaniechało. Proszę brać odpowiedzialność, proszę nie czynić z posłów, ale także i państwa, uwaga, także i z państwa, którzy jesteście świadkami tych niewątpliwie historycznych chwil, proszę nie czynić żyrantów bezprawia. Proszę nas nie wciągać w swoje gierki. Powtarzam, wspólnie i w porozumieniu tutaj już postanowiono, że prawo ma być złamane i chodzi tylko o to, jak zwykle, żeby wciągnąć odpowiednią liczbę wspólników, żeby się rzecz rozłożyła na szeroki kolektyw, żeby to się rozeszło po kościach. Konfederacja przestrzega, Konfederacja jest otwarta na zmiany, ale Konfederacja stoi twardo i nieubłaganie na gruncie prawa, które obowiązuje w Rzeczypospolitej. I opowiadanie o tym, co tam w zamorskich krajach albo co tam w Brukseli, jak sobie radzą, no to szanowni państwo, to akurat nasi posłowie do Europarlamentu są ekspertami od tego, jak w Unii Europejskiej naciąga się, łamie, gwałci własne unijne prawo i my takich wzorców w Polsce nie chcemy aplikować. Myślę, że to jest najbardziej istotna sprawa, żebyście państwo mieli tę świadomość i żebyście pomogli naszym rodakom zrozumieć, że to, co się waży tutaj w tej chwili, w tych godzinach, w tych dniach w Sejmie, to czy Sejm w ogóle będzie działał. Na koniec zauważę, że szanowni państwo, to nie jest nasze widzimisię. Sejm to nie jest zgromadzenie publiczne, my tu przychodzimy do roboty, tak jak i państwo przychodzicie tutaj do pracy, mam nadzieję, że z pasją, że stąd czerpiecie też pewną satysfakcję, ale przychodzimy do pracy.
A zatem proszę nam nie opowiadać, że tego zgromadzenia mają dotyczyć nadzwyczajne rozwiązania dotyczące zgromadzeń publicznych. No i jeżeli, szanowni państwo, Sejm ma działać, no to też nie dlatego, żebyśmy my z tego mieli czerpać osobistą satysfakcję, tylko uwaga, to jest nasz obowiązek. Myśmy poszli do takiej pracy i to nie jest nasze prawo, nasza fanaberia, tylko my mamy obowiązek. I w związku z tym, żeby później nie było pretensji, żeby później nie było jakichś doniesień, nie daj Boże straszenia właśnie trybunałami i sądami, my chcemy wykonywać nasze obowiązki, bo konstytucja to stanowi, że Sejm jest instancją kontrolną wobec władzy wykonawczej. I państwo też miejcie tę świadomość, że ta władza nie działa, że ona została de facto już zawieszona, a piątkowe posiedzenie ma podżyrować ten stan rzeczy. I jeszcze raz, po raz piąty powiem, jeśli tak, taka wola, to proszę bardzo, my mówimy wolna droga, tylko proszę za to brać odpowiedzialność, proszę nazywać to po imieniu. Jedna uwaga, padały przykłady innych krajów Unii Europejskiej, to już pan Grzegorz skomentował, że Dobromir Sośnierz wykazywał, jak wielokrotnie łamiąc... Polecamy raport Sośnierza. Natomiast za naszą zachodnią granicą, tam gdzie sytuacja jest gorsza, o wiele bardziej restrykcyjne ograniczenia są planowane, tam normalnie parlament ma funkcjonować i nawet te zmiany w funkcjonowaniu mają być zatwierdzane przez ten parlament, bez jego łamania, czyli kworum ma być tam zmniejszone. Takie są plany z 50 na przykład do 25. My tak samo jesteśmy gotowi na miejscu, by w odpowiednich warunkach zabezpieczenia parlamentarzystów właśnie prawo zmieniać zgodnie z prawem, a nie wbrew prawu. Czy mają państwo pytania? Dziękujemy bardzo. Za uwagę.